Witamy w strefie wolnego słowa. Jacek Liziniewicz. Pozew Bońka potwierdza ustalenia Gazety Polskiej. Firma byłego kapitana SB płaci spółce brata szefa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Artykuł opublikowany w 37. numerze tygodnika Gazeta Polska z 9 września 2020 roku. Prenumeratę Gazety Polskiej i pozostałych tytułów prasowych Strefy Wolnego Słowa można zamawiać na stronie prenumerata.swsmedia.pl. Zapraszamy. Czyta Paweł Piekarczyk. Spółka brata Zbigniewa Bońka od przynajmniej 20 lat otrzymuje zlecenia z firmy byłego SBK Andrzeja Placzyńskiego, jednocześnie zarabiającej od dawna miliony na współpracy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, wynika z treści pozwu złożonego przeciwko Piotrowi Nisztorowi. Finansowe tajemnice PZPN to jeden z artykułów dziennikarza śledczego Gazety Polskiej Piotra Nisztora, za który został on pozwany do sądu przez Zbigniewa Bońka, prezesa związku. Artykuł ten został opublikowany w 31. numerze tygodnika Gazeta Polska z 29 lipca 2020 roku. Chodzi m.in. o fragment dotyczący bydgoskiej spółki Mikrotel należącej do Romualda Bońka, brata szefa PZPN. Nisztor ujawnił, że firma ta świadczy usługi na rzecz związku. Informatorzy Gazety Polskiej powiedzieli, że odpowiada za przygotowanie reklam i banerów PZPN z hasłem „Łączy nas piłka” podczas meczów reprezentacji. Sugerowali jednak, że usługi są świadczone za pośrednictwem innego podmiotu, najprawdopodobniej spółki Lagarde Sports Poland, dawniej Sport 5, której prezesem jest Andrzej Placzyński, były kapitan SB. W ubiegłym tygodniu Gazeta Polska ujawniła, że pod koniec lat 80. Placzyński, będąc w Wiedniu, rozpracowywał bezpośrednio papieża Jana Pawła II. Ani z LSP, ani z PZPN nie uzyskaliśmy odpowiedzi na pytania Gazety Polskiej w sprawie usług świadczonych przez firmę Mikrotel. Z kolei Romuald Boniek zaprzeczył, aby jego firmę łączyła jakakolwiek umowa z PZPN. Gazeta Polska nigdzie tego zresztą nie napisała. Obecnie Piotr Nisztor ma nałożony przez sędziego Rafała Wagnera z Sądu Okręgowego w Warszawie roczny zakaz pisania na temat Zbigniewa Bońka, w tym również o spółce Mikrotel. Tymczasem okazuje się, że Nisztor napisał prawdę. Informację potwierdza treść pozwu złożonego przeciwko niemu przez prezesa PZPN. Na stronie 18 dokumentu można przeczytać, że Mikrotel nie łączy jakakolwiek umowa z PZPN, czyli dokładnie tak, jak zostało napisane w artykule Finansowe tajemnice PZPN. W pozwie nie zakwestionowano faktu, że firma brata Zbigniewa Bońka świadczy usługi na rzecz PZPN. Mało tego, klientem Mikrotel co najmniej od 2000 roku pozostaje m.in. Lagarde, co wynika z informacji uzyskanej od tej ostatniej spółki przez PZPN, napisano w pozwie. Za co więc firma brata Zbigniewa Bońka otrzymuje wynagrodzenie od spółki byłego SBK? Czy właśnie za usługi świadczone faktycznie na rzecz PZPN? Romuald Boniek nie odpowiedział na nasze pytania. Nie odpowiedział na mnie również Zbigniew Boniek, prezes PZPN, który nie znalazł czasu ze względu na mecz Polska-Holandia. A zdaniem rzecznika prasowego PZPN-u Jakuba Kwiatkowskiego, związek nie jest stroną w tej sprawie. Nisztor w swoich artykułach w Gazecie Polskiej podkreślał kilkakrotnie, że firma Placzyńskiego od lat zarabia miliony na współpracy z PZPN. Ostatnia umowa została podpisana w 2017 roku przez Zbigniewa Bońka. Dała ona spółce byłego SBK wyłączność na pośrednictwo w sprzedaży praw marketingowych do polskiej reprezentacji. W artykule Finansowe tajemnice PZPN Nisztor napisał, że współwłaścicielem firmy Mikrotel jest m.in. 44-letni Marcin Boniek, bratanek prezesa PZPN. Od lat robi błyskotliwą karierę sędziowską. Nie tylko jest arbitrem na meczach polskiej ekstraklasy,
lecz także dzięki akceptacji kierowanego przez wujka związku znalazł się na liście międzynarodowych sędziów asystentów na rok 2020.